Dzień dobry, kochani. Nawet sobie nie wyobrażacie, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy właśnie na Słowacji, z Zakopanego, jest tutaj bardzo blisko. I słuchajcie, stwierdziliśmy sobie spontanicznie, że nie wracamy do Warszawy, a jedziemy do Wiednia. Boże, tak dawno nie byliśmy w takiej trasie, żeby wiecie, gdzieś jechać samochodem. Także na maksa się... Jezus Maria! Co się stało? Co się stało? Alarm się włączy. Dlaczego? Bo wsiadłaś, a ja kliknąłem niechcący zamknięcie i się ruszyłem. Zawało dostane po prostu od samego rana. Jest, słuchajcie, 11 godzina, także wcześnie wyruszyliśmy z samego rana. No i tak, nie mamy w ogóle jakiegoś takiego planu. Nie wiemy, ile w tym Wiedniu zostaniemy. Natomiast już jadąc do Zakopanego, wiedziałam, że trochę czasu nas nie będzie w Warszawie, więc poprosiłam naszą menadżerkę, jedną, drugą, żeby wysłała mi różne rzeczy do kampanii, które mam zaległe. No bo jednak, wiecie, ja mam swoją pracę i nie mogę też tego tak zostawić. Więc wszystkie paczki, słuchajcie, do mnie przyszły, wszystko jest w samochodzie. No i hej, przygodo! Jedziemy, ale najpierw idziemy do Lidla, bo Luka jest głodny. Ja też chciałabym sobie kupić może jakąś taką kawkę mrożoną. Także zaczynamy tego vloga, kochani. Halo? Proszę mnie otworzyć. Otworzysz mnie teraz? O. Chcesz kawkę ze Starbucksa? Nie mogę, bardzo chcę. Ale dlaczego ty nie możesz? Jest siódmy dzień. Postanowienie masz jakieś? Diety moje, sprawdzę, naprawdę. Mam za to coś a la Alpro. Ja biorę Starbucksika, ostatnio bardzo lubię właśnie latte, takie mrożone, więc mam nadzieję, że będzie dobre. Ale spec, super. I teraz zobacz, jak się robi. O, teraz tak wywijasz i jest w reklamówce. Hop. Boże, kończysz, kończysz. Pokaż, co masz w koszyczku. Pończucha? Jednego. No i dobra, jedziemy w trasę. Jedziemy gdzie? Na wy? Na wycieczkę! Na wycieczkę! Ja mam ci zrobić kanapkę taką? Tak, bo to jest typowa polska rodzina. Ojciec jedzie samochodem na wycieczkę, mama tutaj wałówę robi. Szyneczka z indyka, chleb białkowy, do tego shake białkowy. Zobaczycie. Białkowy, wow. Zobaczycie. O, już nie obiecuj, bo już obiecywałeś tyle raz. Forma życia! Zobaczycie. Chcę trzy kanapki takie i shake'a. O, a jeszcze więcej na tej szyneczki. No i widzisz, Angelka, jedziemy na wycieczkę. Zobaczcie już, jakie piękne miejsce dojechaliśmy. I tak mi się właśnie kojarzy Słowacja. A tobie? Mi się kojarzy z w ogóle takimi górami. Takie tripy z takimi... mi się kojarzą do Włoch całe. W ogóle. O, to droga tak, do Włoch. To tak, jest coś ale takiego. Jest przepięknie. Spójrzcie, wyjdę poza szybę. Te skały, dobrze, że są zabezpieczone. Bo ja to się boję takich rzeczy. Wakacje 2023! Jest, ale ostatnio na TikToku widziałem. Taka gęsta, takie mleczko słodkie to tak, jest. Tak, na TikToku widziałem, że drugą formą picia takiej rzeczy, tylko to właśnie no, trochę bez sensu, no bo to jest taka, wiesz, do ręki, ale że właśnie robisz do miksera, czy tam do jakiegoś takiego termomiksa, lód i wylewasz tą kawę i się kruszy i taka kruszonka. I wtedy dobre jest. No i wtedy jest po prostu taka jeszcze bardziej ice, nie? Że z tym lodem jakby przeplatany. The monsters under your bed. Deep in the abiding. Jesteśmy 100 km od Wiednia na stacji benzynowej i moje pytanie jest takie, gdzie powinniśmy jechać na obiad w Wiedniu? A co powiesz o żeberkach? Jan, te żeberka jeszcze pójdziemy, a nie lepiej sznycla, jest sznycla wiedeńskiego. Tam też jest sznycel. Też jest sznycel? Bo mi się kojarzy, że sznycel to tam gdzieś w okolicach tego dużego kościoła jedliśmy dobrego, a te żeberka już są gdzieś indziej. Żeberka są, jak będziecie wjeżdżać do Wiednia, to przyjeżdżacie koło żeberek, niedaleko. Wojtek mówi, że na żeberka. Wojtek na te żeberka przy jeziorku, nie? No, ja też tak mówiłem, właśnie, tak? Super, tak. No dobra. Słuchaj, tam nie siedzicie sobie nad wodą. Ja byłem już, z twojego polecenia. No. Dobra, to jedziemy nad wodę. Przy
Przyjechaliśmy już do tej restauracji nad Dunajem, którą polecał nam Wojtek, której Luka był z chłopakami. I tutaj, Luka, nie tutaj, tam o, z tyłu. Tam trzeba zostawić wózki przy rowerach. Widzicie? A tutaj mamy właśnie, zobaczcie, nad samą wodą taką platformę, gdzie możemy, platformę tak się mówi, gdzie można zjeść. Tutaj można z wózkiem, a tutaj bez wózka, więc wolimy zostawić wózek i po prostu pójść sobie przy wodzie fajnie zjeść. Zobaczyliśmy tutaj te porcje żeber i są, słuchajcie, przeogromne, bo są takie dwa duże, więc stwierdziliśmy, że weźmiemy jedną porcję na osobę, a obok nas siedzą panie, gdzie każda taka chudzina je takie żebra, dwa na osobę. Ale więc... dla dwóch osób jest napisane w karcie, więc one są poza programem. Crazy są. W każdym razie tak wyglądają, czekamy, zaraz zobaczymy, ale na pewno jutro musimy iść na sznycle, bo ja sobie nie wybaczę. Na Gebaugasse, koniecznie. Gebaugasse. Genialny sznycel. Tak, ja już tu byłem 4 razy ostatnio. Genialne sznycle na Gebaugasse. Spytaj Wojtka. Znany z tych filmików. Coś zrobiłaś? Wylałaś? Super, gratuluję. O, jest taka duża. Jezu, jakie ogromne żebra. Naprawdę są duże. No, w porównaniu do twojej rączki, to powiem ci, że bardzo duże. Bardzo fajne, no. Junia ma sznycelka wiedeńskiego. Sznycelka, właśnie. To malutkiego. Sznycelek. O, matko. Mamusia ci pokroi, ja myślę, że to będzie lepsza opcja, wiesz? Niż tak po prostu gryźć. Tam jest mięsko w środku? Jezuś Mario. No, jak to jest? A tam są większe. Tam też są rybki? Większej, ale te same. A. Masz kolegę Polaka tutaj, zobacz, Charlie. Ale ryby fajne. Nie zjadłaś, ale wzięłam ci na wynos. Cieszysz się? Cieszysz się? Na pewno. Cieszysz się. To jest twoje, no to jest super. Ten. Idziemy do samochodu. I ten, co się żywi słońcem, człowiek. Ja będę, to jest w fotelu. W fotelu będziesz jadła, no dobra. W wózku chyba lepiej smakuje, nie? I hopa. Przyjechaliśmy do sklepu spożywczego, dlatego że dzisiaj jest sobota, jest 17:30. Do 18:00 tylko jest otwarty sklep, a jutro, słuchajcie, jest niedziela, więc wszystko jest zamknięte, a tak. Musimy poprać ubrania, nie mamy w ogóle proszków do prania. Nie mamy cukierków, tak? Nie? Nie mamy dużo rzeczy, więc musimy się udać na zakup. Czy my kupujemy od razu sobie coś na kolację? No tak. Możemy coś kupić, nie? Skoro mamy i tak apertamy. Zapomniałem, chciałem powiedzieć, że chodzi. Co chcesz? Cukielka chcesz? Idziemy. Wpadłam na pomysł, że zrobimy na kolację buratę, ale tutaj nie ma. I jest mozzarella di bufala, czyli taka bardziej twarda burata. Mniej rozpływająca się, ale i tak będzie dobra, więc weźmiemy. Co, Mysza? Tak. Z pomidorkami. Proszę bardzo, pomoże mi pani, dziękuję. Leć po pomidorki koktajlowe, a ja lecę po proszki do prania, okej? Okay? Ale weź dziecko! Znalazłam buratę, więc biorę buratę, bo dla mnie w ogóle nie ma konkurencji i burata jest lepsza, taka rozpływająca się. Także wymianka. Nie! Nie, Czarni, tego nie, to nie można. Fajnie tam? Ej. Też bym chciała tam usiąść na górze jak ty. Ale fajnie, zobacz, widzisz tam coś? Czysto jest, czy brudno na górze? Czysto. Do czarnego prania wezmę. W ogóle jak się perwol nazywa u nas? Perwol jest, a tu jest fewa. Śmiesznie. Dobra, wezmę też zapachowy płyn do pukania. I jeszcze kapsułki, nie? Jakieś do prania też. A nie, to fej. Proszę bardzo. Wszystko mam, mogę dzisiaj sprzątać i gotować. Obowiązkowo Earl Grey herbatka, jeszcze muszę cytrynę tylko znaleźć. Pamiętam zawsze, jak moi rodzice jechali do Wiednia i zawsze przywozili mi te wafelki. I pamiętam też, że jak były skoki w Zakopanem, to też zawsze skoczkowie mieli na kaskach właśnie tą nazwę. Maner? Mamer? Pyszne są te wafelki.
Na pewno wezmę, o, może takie całe właśnie wezmę do Polski zapas, ale zobaczcie, też są takie pakowane. O matko, z cytryną, te biorę. Zrobiłam już zakupy, zobaczcie, jeszcze jakie fajne płatki amerykańskie kupiłam Charlie. I słuchajcie, za takie zakupy zapłaciłam ile? 153 euro. I teraz jak zobaczyłam, to pobrało mi 700 zł z konta. Także, no jak tak patrzy się na takie zakupy, no to dużo niby. Ale słuchajcie, kupiłam w sumie jakieś same dobre rzeczy. Oliwy, octy balsamiczne, wszystko takie nowe, proszki, płyny do prania. Myślę, że w Polsce na pewno wydałabym zdecydowanie mniej. No ale jednak to, co się zawsze mówi, nie ma co przeliczać, jak jest się za granicą. A jak ty to planujesz tutaj zapakować? No jak coś, to z tyłu może. No to od razu z tyłu. Kto tam rządzi? Halo? No na 100% z tyłu, bo tutaj to nawet nie ma co liczyć. Łobuzie, kupiłam ci super płatki do jedzenia, takie z unicornem. Słuchajcie, jesteśmy teraz na Maria Hilfenstrasse, bo przyjechaliśmy tutaj do apteki po nożyczki dla Charlie, bo ja totalnie gdzieś nie pomyślałam o tym i wzięłam jakieś stare, które są tępe. Głośniej? Boże, nasza córka, słuchajcie, ma w obie jakieś teraz maju-mai cały czas. Już puszczam. Dobra, widzimy się już z apartamentu. Solo, proszę. Jest, słuchajcie, za 13 i niestety zamknięte. Ktoś już sobie poszedł do domu. Dlatego dzisiaj mi zależy, żeby to wszystko ogarnąć, bo jutro, tak jak mówiłam, jest niedziela i wszystkie sklepy są zamknięte. Apteki chyba też, no ale wolałam dzisiaj, wiecie, już mieć wszystko ogarnięte, Charlie ogarnięto, no ale trudno się mówi. O co tu chodzi? Klikam. Wir sind heute für Sie die Steambreit. Cholera jasna, bitte lauten. No to wiem, że głośno. Co za cicho mówię? Udało się, słuchajcie, jest jedna apteka, która ma takie okienko i dyżuruje i jest otwarta. A jeszcze słuchajcie, podjeżdżając pod aptekę, Charlie powiedziała, że boli ją brzuch. Więc po prostu wiecie jak to jest. Jak jest się na miejscu w domu, to jest wszystko ok, a jak tylko się wyjedzie, to coś zaczyna się sypać, boleć. Wszystko dla niej działam, nie wiem, na ból głowy, na przeziębienie. No wszystkie jakieś takie potrzebne rzeczy pierwszej pomocy, ale nie pomyślałam o niczym na ból brzucha, bo jeszcze nigdy ją nie bolał brzuch. Także poprosiłam pana, nie wiem, jakieś krople, cokolwiek właśnie na taki ból brzucha dla trzylatki. Zobaczymy, co mi zaraz da. Mam, słuchajcie, takie krople i nożyczki. Nie było takich dziecięcych, więc wzięłam zwykłe i zapłaciłam 94 zł, tyle mi wyskoczyło. Także, no nie wiem, mam nadzieję, że te krople pomogą jej, ale może też, wiecie, tak ona po prostu mówi, bo jest już zmęczona, ale na wszelki wypadek wzięłam. 7, 8, 9, 10, jeszcze 5. Pan powiedział, że 15 kropelek ma być. Łap, łap, łap. No, wystaw języczek. I pięknie, brawo. Już? Poczekaj, muszę to powiedzieć. Okazuje się, że bite, jak to jest? Lauchten? Lauchen to znaczy dzwonić, że naciśnij dzwonek. A ja myślałam, że to jest mów głośniej i mówiłam cały czas hello, hello. Przyciskałam ten przycisk i głośno tam cały czas mówiłam. Głupia ja, mogłam się uczyć niemieckiego, co? Jak jest głośniej mówić? Lauten, lauten? No to jest bardzo podobne, dlatego mi się pomyliło. Podobno, tylko inaczej się pisze. I jeszcze mówię do Luki tak, przybiegłam do niego do samochodu i mówię, będę rozmawiała z robotem jakimś. Ale już... I rozmawiam, a nic nie idzie. Popłakałam się. W każdym razie wyszedł pan do okienka, obsłużył mnie i wszystko mam. Mam krople na brzuch, nach Anburg der Glas Schwischen in Herbarf von Einemen Monat auf Barf Bechen. Słuchajcie, byłam już tutaj na górze, gdzie mamy apartament, odebrałam klucze i wróciłam po moją załogę. Jesteśmy po prostu tak obładowani wszyscy. Co się stało? Och, pięknie. Ale ty jesteś dzielna. Jeździliśmy, słuchajcie, od apteki do apteki i w końcu znaleźliśmy, wszystko załatwiliśmy, zakupy ogarnęliśmy. Wszystko jest. Teraz odpoczywamy. Buty chcesz zdjąć? No nie dziwię się już też. Słuchaj, wiesz jaka jest sytuacja? Na górze mamy apartament,
A tutaj na lewo, jak się pójdzie, jest pralnia i jest siłownia. Wygląda jak w hotelu. No, więc mogę? Tak. Ja tylko ja muszę iść pierwsza wrzucić pranie. Żebyśmy mieli, wiesz, co się ubrać jutro. Jak żyjesz? Trzynaście. Sam chciałeś podróżować. Nie, to ja bardzo się cieszę, tylko my znaleźliśmy w środku, przez te, wiesz, apteki, przez to wszystko. To przywydłużyło się, przecież 5 godzin temu byliśmy w Wiedniu już. Masakra. Tak, no cztery. Długo się najeździliśmy, no. No, ale dobrze, już jesteśmy, mamy bazę, teraz jest tylko lifestyle. Jak? No i jak, to ja się pytam, jak? Super. Jak mężulek wyczaił? 100 razy lepiej niż w hotelu. Naprawdę? Tak. Co prawda, to jest... Nie, dużo miejsca, przestrzeń. Byłaś tutaj już czy nie? Nie. Nie, byłam tutaj, widziałam cały apartament. Chodzi o to, że szukaliśmy na Airbnb, ja sobie tak pomyślałem, żeby nie te hotele cały czas to samo, tylko właśnie takie mieszkanko zalec gdzieś i to było... Przede wszystkim, żeby poprać rzeczy. No tak, tak, ale żeby było fajnie i zapłaciliśmy za to miejsce, za dwa noclegi na 3 osoby 900 zł. A więc... normalnie hotel fajny, no jedna noc kosztowała... Co jest, misiu? No. Jedna noc chyba 1400? Tak, czyli mamy w kieszeni, ale to nie o to chodzi. Był piękny widok, super standard, tylko że wszędzie był kurde velur i dlatego pytałem Angeliki, bo tylko to był minus, ale... Nie, fajnie jest, naprawdę. Przyjemnie bardzo. Za 450 zł jedna noc, na 3 osoby. Ale zobaczcie jaki widok. Wow! Come on! Super jest. Ten velur jest w ogóle velur. Taki, że ja po prostu nie będę na nim nie, siedzieć. To albo jest velur. Coś załatwimy. To jest velur. Chodź dalej, bo już widziałem na zdjęcia, więc na szlachowale. Biuro jest do montażu. Tu jest velur, tylko że to już wiadomo, tak trochę tak, faktycznie. I ale... to mnie bardzo urzekło. Czyli tarasik, ja powiedziałem, że będziemy tutaj siedzieć zawsze. Ciekawe, jak takie mieszkanie kosztuje. Patrz. Nie no, to jest super, naprawdę, słuchajcie, z dzieckiem to jest taka wygoda i komfort w porównaniu do hotelu. Co jest? No, widok jest... Co jest w radę? Przepiękny. Widok jest ładny, widok. Zobacz, znajdźcie samochód, który ja zaparkowałem. Krzywo? No ale zobacz, no nie powiedz. Ale mi. Jest, nie. To jest idealnie, kleiliśmy się. Tu miejsca. Ale widok mamy, słuchajcie, super. Naprawdę. I ten balkonik, tarasik mega. Otwieraj. Otwórz. Napluć mam? Luka ma teraz nową metodę. Co mam zrobić? Spać tutaj? Ale Luka ostatnio ma taką nową metodę, że jak ma otworzyć drzwi w samochodzie, to muszę napluć mu na rękę. To jakiś chyba TikTokowy trik. Ja jestem zawsze, słuchajcie, taką fanką hoteli, bo ja lubię ten hotelowy klimat, natomiast, może jak ja już wyglądam, natomiast przy dziecku, przy tym, że nie mamy ubrań, że musimy je poprać, że mamy też taki, wiecie, montaż wieczorem, czyli chcielibyśmy mieć osobny pokój dla Charlie, żeby sobie spokojnie spała, a osobny właśnie pokój do montażu, to jest taki komfort i rewelacja, że nawet sobie nie wyobrażacie, jak się cieszę, że tutaj właśnie będziemy spać. Równo, szybka rozgrzeweczka. 7. No i też idą. Właśnie. Musimy się rozgrzać po podróży super. Długiej 13, i wymęczyć ją 14, przed snem. 15, teraz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Super. Raz tak, raz tak, jedziemy. Pa, i na jednej nodze teraz. Cyk, 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 cyk. O, i teraz tak. Teraz tak, wyciszenie. Robimy, składamy ręce i ukłon. O, wow. Pięknie. Nawet lepiej odejdzie, brawo. Zapakowałam sobie już wszystkie rzeczy do prania na wózek, pod spodem mam chemię i jadę na to do prania, więc zobaczcie jak to tutaj wygląda, ale jeszcze wcześniej wzięłam prysznic, po prostu jest tak ciepło, tutaj w Zakopanem było zimno, a dzięki Bogu już jest ciepło. Na samym parterze mamy fitness room i wasz kuchę, łóż kuchę. Pachnie to jak słuchajcie w takich typowych pralniach. I tak, tutaj mamy pralki i suszarki, a tutaj obok od razu jest siłownia. Gdzie tu się zapala światełko? O, spoko, co? Fajnie, że w takim apartamentowcu jest tak, wiecie, wszystko w jednym miejscu, nie trzeba gdzieś szukać specjalnie siłowni. Pranie, tak? Tak.
przepraszam, prebaszen. Prebasz. To jest... Ty poszedłem, poszedłem przed takie pranie zrobić. Drugie pranie jakieś, tak? Tak, ja tutaj normalnie tłuczę. O, zapaliło się światełko. Dobra. A ekspres nie. A Flegeleicht? Takie lekkie do noszenia. No to nie są lekkie do noszenia, cholera. To normalne, no. A foin wasze? Jak? Foin wasze. Foin wasze? Nie wiem. Fein wasze. Fein, a! To delikatne, takie fajne, delikatne. Fajne, delikatne. A zwykłe, codzienne? Chyba muszę to zapłacić. No raczej. Hello? Ja się sunę. Hello? Ty zaraz się okaże, że to w ogóle nie działa, a ja już ponalewałam płyny. Ty korzystałeś kiedyś z czegoś takiego? Nie. Jezu, jak to się obsługuje? Poczekaj. Ale tu nie ma pieniędzy, tu jest tylko, zobacz, takie coś, że przykładasz kartę, ale... Czekaj, zaraz odzwonię do ciebie, jak to ogarnę, dobra? Słuchajcie, stoję tutaj 10 minut i główkuję się, jak włączyć pralkę. Mam tutaj to pokrętło, włącza się pewnym przyciskiem, no i dalej już nie ma innych przycisków, nie? Więc mówię na 100%, tutaj jest taka maszynka, gdzie przykłada się kartę, więc po prostu trzeba pewnie przyłożyć, wtedy to się odblokuje, zapłaci się i ruszy pralka, przykładam, nie wiem, kombinuję, szukam przycisków i nagle oparłam się ręką o ten ekran dotykowy i wyskoczył napis start i mówię, o Boże. To ja tyle tutaj, słuchajcie, stoję, dzwonię do każdego, jak to się włącza. Zazwyczaj jak korzystaliśmy z takich prani, to były tam panie, które pomagały obsługiwać, na przykład, nie wiem, w Meksyku. A tutaj wszystko, słuchajcie, jest po niemiecku napisane. Proszę Boże, trochę technologii już w dupie jestem. Jedna już się pierze, teraz proszę, z czarnym praniem start. A ja cały czas, wiecie, wciskam ten jeden przycisk, tu wszystko ustawiam, mówię, nie ma tu nic, w ogóle nie działa, a to przez to, że ten napis się nie pojawiał, no i proszę bardzo. Tyle czasu, ale się nauczyłam. Dobra, jest sobie, że był taki mały przycisk start na pralce, ale go nie zauważyłam. Ale i tak przykładałam do tego na kartę, ale chyba to nie było potrzebne, bo nic mi nie pobrało, wiesz, ale zepsute coś tam jest, więc może po prostu tak same działają bez zapłaty. Ale nastawiłam, więc godzinkę się będzie prało jedno i drugie i później jeszcze sobie, wiesz, do suszarek tutaj, nie? Chociaż jest już 21, więc będę miała trochę nockę przedłużoną, ale dobrze, przynajmniej upiorę wszystko. Przystaweczka, proszę, zaraz będzie buratka, proszę. Nie wiem, w którym vlogu powiedziałaś, a chyba w dzisiejszym, śmiałaś się z mojej formy życia, nie? No. Dowód na to, że wziąłem się na poważnie, jest to, że podbiłem białko w diecie, a jak podbijam białko w diecie... Wysypujecie? Dobra. No. To jest dowód na to, że się wziąłem, naprawdę. Ale wiesz co, to jak przyjedziesz, to po prostu pójdziesz sobie na oczyszczanie. To ci to, wiesz, dobrze zrobię. A miałem, że nigdy tak nie miałem, ale za co się dzieje? Białkowe. Przeżyjemy. A w lodówce? Proteinowy szelik. Jeszcze wiele rzeczy, ale jeszcze nie wszystkie sezony widzę. Nie. Zrobiłam kolację, możesz przyjść. Już idę, żono. Ale jemy, idę pod prysznic i idę spać. Naprawdę? Nie, jeszcze zmontuję tego vloga, ale po prostu jestem taka zmęczona. Dlatego wiesz co, nie jestem fanką przyjeżdżania na przykład tak na jeden dzień gdzieś. Raz jak kiedyś jechaliśmy do Ani, pamiętasz, do Włoch? No. To zatrzymywaliśmy się na chwilę rano, musieliśmy znowu te bagaże znosić, w tym Udine. To było takie męczące. To jest taki pit stop, wiesz, prawdziwy. O, jest nawet wieczorkiem, zobaczcie, jak super ten widok wygląda. Uhuhu. Muszę tak usiąść, żeby się nie opierać.
Boże, wiesz jak to jest? To tak jakbyś, nie wiem... To jest taki dyskomfort, bo jak ja nie robię tego materiału i z każdej strony on jest, to się źle czuję, rozumiesz? Dlatego chcę się kompletnie położyć w łóżku bezpiecznym. Słuchajcie, jak ładnie? Bardzo ładnie. To nie było pierwsze ja ci kędzu się palić? Cicho. Nie, ale wiesz co, w samochodzie mamy. Przyniesiemy sobie swoje. Słusznego. 35 minut mam na to, żeby pójść i przerzucić pranie do pralki, do suszarki. I jeszcze muszę poczekać, aż wiesz, wysuszę, ale lepiej tak. Tak mi się wydaje, bo mam też tutaj suszarkę, ale po co? Skoro tam mogę wrzucić. Co? Właśnie dzisiaj Ola Nowak powiedziała, że w Turcji mają kobiety i faceci te same prawa, ale różne obowiązki. Super. Bardzo się cieszę, że tak się bawisz świetnie. Trochę się już boję o tej porze chodzić tutaj po tej klatce, to się zjeżdża na sam dół, więc połączyłam się z Luką. Luka sobie będzie montować na laptopie, a ja będę robić pranie i będziemy sobie po prostu w ciszy siedzieć ze sobą. Na wszelki wypadek, to, a wiesz w ogóle gdzie dojść, jak coś by mi się działo? Nie wiem. No właśnie, to już dupa. Teraz ja, śpisz? Nie. Dobrze. Flegreift. suszę teraz, nie? Jest Bugeltrocken, Schranktrocken. Jak? Schranktrocken. Patrz na to, no. Jezu, nie umiem tego mówić. Gotowany, na przykład jak pranie się gotuje, nie? Pranie się gotuje? Co ty do mnie mówisz?